Siemka, witam was wszystkich, ziomki i ziomale w tym nowym roku. To już, no nowy rok, oby był lepszy, życzę wam, żeby był lepszy niż ten poprzedni, abyśmy się spełniali, rozwijali i nie planowali za dużo jednak. Dzisiaj na dobry początek z pierwszym filmem w roku wjeżdżam z Denkiem, bo już mam tyle rzeczy pochowanych gdzieś po półkach, że aż nie, szczerze powiem, szlak trochę trafia. Że nie mogę się tego pozbyć, bo chcę wam pokazać, polecić, opowiedzieć. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Zacznę od mojej fobii. Pod tytułem świeczki zapachowe. Mam ich trzy małe. I jedną taką dużą. Moja ogólnie fobia zaczęła się od pójścia z siostrą do Dilza i zakupienia za 8 zł tej świeczuszki z Erwika. Bardzo ładna. Spodobał mi się design, bo jest taka nieduża w śnieżki kolorowe i zielone w środku, także typowo trzy kolory świąteczne. Pachnie bardzo ładnie, tak nie tak słodko, typowo zimowo, tak typowo świątecznie, o, to będzie lepsze słowo, typowo świątecznie. Jak widać, ona tam trochę nie wypaliła się do końca, ale już mam na to sposób. To byłaby pierwsza świeczka. Następna wleciała ta z Biedronki za paręnaście te złotych, chyba do 7 zł. Tuberoza i jaśmin. I to już jest taki ładnej, eleganckiej, czarnej, w czarnym szkle. Bardzo ładna, bardzo ładnie się wypaliła. Za sobą mam kolejną, tylko że już o zapachu białego kwiatu i cytryny. Też taka delikatna, typowo wiosenna, bo tak jak to jest jaśmin, to tak wiosennie. No i moją trzecią z tych małych jest już taka kauflandowska. Jak w Kauflandzie sobie przechodziłam, to stwierdziłam, czego by nie spróbować jeszcze w takim sklepie. Też nie powiem, że nie skusi mnie ten jej design, bo jest bardzo ładna, taka skromna, skromna, ze złotym ładnym napisem Christmas i o zapach i takimi biała ze świerkiem, z gałęziami świerku. Nie powiem, jest to zapach słodki migdał. Myślałam, że to będzie taki zapach przytłaczający, taki, który będzie mnie dusił, ale okazało się, że nie, jest słodki, tak, fakt, przyznam, jest słodki, ale nie aż chyba, aż tak bardzo nie dusił, o. I tak bardzo mnie nie dusił, że kupiłam sobie większe opakowanie za 15 zł, tylko to ten sam zapach. Jedyne, co się różni, no to design, bo jest większe, jest takie szkło, takie matowe. Ale ten napis jest taki sam, to się nie zmienia. Teraz też się tak nie do końca dobrze wypaliła, ale teraz przechowuję sobie woski z takich małych ocieplaczy, które kupiłam do wosku. I będę tak sobie je zbierać. One są tak bezzapachowe, neutralne. I potem będę sobie je... dodam sobie do nich olejku zapachowego. I będę sobie je palić normalnie w kominku. Do pielęgnacji. To byłoby tyle w sumie z innych takich rzeczy. No i teraz w pielęgnacji mam Ingrid Makeup Booster. Wegetyzujący cytrusowy. Formuła wegańska, 99,42% pochodzenia naturalnego. Powiem wam, że to jest spoko produkt. Dosyć tanie, bo ja za niego zapłaciłam jakieś 15-16 zł na promocji. Fajny projekt taki do codziennej pielęgnacji, do używania, tak jak go używałam rano, żeby jednak dodał tej energii mojej twarzy. Większych rezultatów jakiegoś typowego rozjaśnienia nie widziałam, ale ta skóra była taka ładna, lekko rozpromieniona. I... zapewniałam też, nakładałam ją przed makijażem i też na pewno tą przedłużała jego trwałość.
Następnym produktem, powinno być produktami, ale tu już mi siostra zabrała ampułkę. I jest firma, też wam nie powiem, bo już jest takie, a nie jest, Awa. Jest to witamina C, o której tak naprawdę zaczęłam swoją przygodę pielęgnacyjną taką od A do Z. Nie powiem, że nie. Tutaj jest 100% witaminy C, chociaż nie dam sobie ręki uciąć, że to jest naprawdę 100%. Ale ma ochronę antyoksydacyjną. Bardzo ładnie mi rozświetlała twarz. To przyznam bez bicia, bardzo ładnie mi działa na twarz, wyrównała mi ten koloryt, taki już taki prawdziwy blask był, w przeciwieństwie do tego z Ingridu. Jeszcze miałam z tej samej serii retinol, który dodawałam sobie do pielęgnacji wieczornej. I też bardzo ładnie ta twarz była, widać, zadbana, nawodniona, nawilżona, nie nawodniona, nawilżona, i widać, że na tej, ta twarz wraca do swojej takiej dobrej postaci. Jak można by to tak nazwać? Powiedzmy. No dobra, ale ogólnie wiem, że ta firma Awa też jest w Hebe za jakieś 25 zł za jeden produkt. Ja natomiast kupiłam na Allegro, jak jeszcze nie wiedziałam, że jest w Hebe, i za jedną płaciłam 18 zł, czyli już ta przebitka cenowa delikatna była. Ale i tak polecam, bo myślę, że to jest spoko tak na początek dla młodej dziewczyny do rozpoczęcia swojej pielęgnacji. Następnym produktem, o którym wam opowiem, to jest to Bielenda. Serum booster nawilżający, detoksykujący z CBD. Fajna mała ampułka do, na dzień i na noc, co ja bardzo lubię takie produkty. Zresztą zobaczycie, mam chyba jeszcze jeden albo dwa kremy. Ja lubię takie produkty, bo mogę je użyć rano, mogę je użyć na wieczór. Ten produkt też jest o tyle fajny, że jest wielofunkcyjny, bo mogę go nałożyć albo na twarz, albo na włosy. Więc tu już cena 22 zł, żeby nie skłamać, albo może troszeczkę więcej, nie pamiętam szczerze. Jest odpowiednia, bo mamy twarz, dzień, noc, włosy, mokre, suche. Bardzo gęsty, lekki i też, no, taki bez, też poprawiający, ale ogólnie spoko. Jest mały, tę pompeczkę posiada. Mam nadzieję, że nam się nic nie ma i nie wyskoczy. Ale widać to nawilżenie na twarzy. I czasami też mi się sprawdził. Oczywiście mi skórka spadła. Sprawdza mi się, jak wstawałam po nockach. Nie wiedziałam, czy to jest dzień, czy noc. Więc nie musiałam się martwić, czy mam nałożyć produkt na dzień na twarz, czy produkt na noc już. Po prostu nakładałam produkt, który jest przeznaczony i tu, i tu. I to bardzo ułatwia sprawę. No, kolejny serum. Jak widać, chyba bardzo lubię testować. Jest z Revox. Tak, z taką dział z peptydami 10%. Ja używałam to przeważnie, bo to też jest wielofunkcyjny, oczywiście, jak ja. Też wiadomo, nie posiadając jakichś wielkich pieniędzy, nie będę kupowała sobie produktów tylko na dzień, tylko na noc, tylko ja wybierałam właśnie takie na dzień, na noc, bo są trochę tańsze, może wydajność ich spada, ale jakoś mi to nie przeszkadza tak, tak naprawdę. Więc mamy peptydy 10%, bardzo gęsty, przezroczysty, ładnie się wchłaniał w tą skórę, wyglądało to, w sensie co miało wyglądać. Był bardzo fajny, wydajny, to muszę przyznać, no i z racji tego, że posiadał pepitkę, nie, to nie jest pepitka. No jak sobie przypomnę, to napiszę. Ale tak, też polecam, jest tutaj 30 ml, ja go kupiłam na promocji za 11 zł w Hebe wtedy, także spoko, naprawdę. Mam dwa kremy, jeden jest z Bielendy, drugi jest z Eveline.
Ten z Bilendu to jest wegan musli krem nawilżający do cery suchej, odwodnionej, wrażliwej. Czyli ja przeważnie używałam go na policzki, bo jak z racji cery mam mieszaną, tutaj z tendencją do wrażliwej, bo te policzki jednak różowią się bardzo. Więc jego też jest wielofunkcyjny, na dzień, na noc. Ładnie mi nawilżały te policzki. Byłam z niego zadowolona, mogę wam to polecić. Na pewno. A tutaj mamy Eveline Bio, też tej linii Bio. 96 składników pochodzenia naturalnego. Oczywiście dzień, noc. Jak to ja? To wiesz. Musi być. Silnie liftingujący krem wygładzający. 100% stworzony na bazie 100% organicznej oliwy z oliwek, wyciągów roślin, natychmiastowa wygładza skórę pozbawioną jędrności. Tak, prawda? Potwierdzam, dodawało mi jędrności tej skóry, jakaś była taka ładnie wyliftingowana jak po zabiegu. Bardzo fajny, ceny nie powiem, bo to nie ma pojęcia, już nie pamiętam, kiedy go kupiłam. Ale myślę, że w takich sklepach typu Heber, Rossmann, czy nawet Leclerc. W Lidlu to nie dam ręki sobie uciąć. W Lidlu chyba raczej nie. Też da się to znaleźć. Więc tak, coś dla włosomaniaczek. Ja chciałam sobie kupić produkt do wygładzania włosów. No jednak chyba to nie było to. Ale i tak go przetestowałam, nakładałam na włosy suche lub mokre, więc multifunkcyjność, co ja bardzo lubię, już wiemy o tym. Mamy Vega Hair Cocktail z kremem BB do włosów. Piękny zapach. Mango. Bardzo czuć go na włosach. Ja go nakładałam na przykład po stylizacji albo przed stylizacją, jak sobie wymyśliłam, że chcę sobie je pokręcić czy wyprostować, no cokolwiek. Bardzo ładny. Bardzo ładnie pachnie i dodaje takim włosom, że one są takie mięciusieńkie w dotyku, takie aż przyjemne, co mi to bardzo odpowiadało. No i jeszcze ten zapach tak, ach, mango. Więc też ma, posiada pompkę do łatwiejszej aplikacji i szybkiej. I co jeszcze mogę wam na ten temat powiedzieć? Ma natychmiastowe działanie, to prawda. Odżywia włosy, nawilża włosy i skutecznie odbudowuje, tak? Bo ja z racji mając włosy teraz farbowane, odbudowywał mi tą łuskę włosa. Te włosy nie były aż tak rozdwojone, te końcówki, jak teraz patrzę. I chyba sobie skoczę znowu do Hebe po to, bo te włosy już im trochę brak odżywienia takiego. No. I przechodzimy już do końca. Upragnionego. Perfumy La Rive in Flames. Przyznam się, że kupiłam je w Kauflandzie. Ciekawości, z czystej naprawdę ciekawości. I trafiłam w dziesiątkę na lato. Perfumy słodkie, nie ciężkie, dosyć lekkie. Idealne takie na co dzień, na wyjście z koleżankami, na brunch, lunch. Czy ktokolwiek jak chce to nazwać. Bardzo fajne, bardzo ładne opakowanie. Dosyć szybko mi się skończyło, ale z racji tego, że nas jest trzy. Ja, mama i Kinga, czyli siostra. Używałyśmy go notorycznie, namiętnie. I myślę, że się sprawdzi młodej osobie, jak i trochę starszej. Więc moja do nas starszych też nie należy, ten zapach idealny dla kobiet, bo ja na przykład w wieku mojej cioci lat 70, no to już się to nie sprawdzi. Tu już raczej takie poważniejsze powinny być perfumy, ale to jak najbardziej tanie, 23 zł, więc tanie jak barsz, więc dlaczego nie. I tak, moi mili, oto dotarliśmy sobie szybciutko do końca filmiku. Mi już zaszło zasło w gardło od tego gadania. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam, dobrze powiedziałam, ale to jest mi takie pierwsze denko, więc jeszcze się nauczę, dajcie mi czas. A ja będę kończyła
Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, zostawienia kciuka w górę. Boże, nie wierzę, że to mówię, ale warto spróbować. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć!